się Państwo z nami dobrze bawić i coraz bardziej napływa ta nasza kochana publiczność. Zaopatrzył nas serduszka. Tutaj Pan Adam już zaopatrzył nas wizualnie. 28 finał, więc jeszcze 2 lata i mamy 30, więc całkiem pokaźne doświadczenie. No i cieszy nas to, że wciąż w nas ta najlepsza chyba akcja w Polsce zbierania pieniążków dla tych, co w zasadzie w swoim imieniu nie mogą występować, tak? Bo są to dzieci najmłodsze i często seniorzy w tym roku dla medycyny zabiegowej najmłodszych dzieci. Ja tu nie będę terminologią medyczną się posługiwać, bo dla mnie trudne są te wszystkie sprzęty i aparaty, ale wiemy, że one funkcjonują, ratują życie dzieciom w całej Polsce. I myślimy, że dzisiaj również nasz tutaj szwedzki sztab wesprze Jurka Owsiaka, Orkiestrę Świątecznej Pomocy i przede wszystkim te dzieci, które tej pomocy medycznej potrzebują. A tak, żeby ciekawostką tutaj od razu móc wystartować, to w zeszłym roku, jak przyszłam, żeby Państwu poprowadzić tę imprezę, pytałam się nasze liczące, kochane panie, które przeliczają pieniążki, z jaką kwotą startowaliśmy przed koncertami. W tamtym roku była to kwota 51 tysięcy. Teraz mamy dobry omen. Mam nadzieję, że ten omen się utrzyma, bo startujemy o godzinie 15 z kwotą 54 tysięcy. Także brawa serdeczne dla Państwa również, którzy się dokładacie do puszek w trakcie tego finału. A jeszcze, żeby tak historycznie troszeczkę, ja to sobie podpowiedź. O, na przykład w tamtym roku prawie 100 tysięcy złotych zbieraliśmy, 97 dokładnie, 762 zł i 76 groszy. Również brawa, mam nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić tą kwotę. I z takich ciekawych rzeczy, w 2017 roku, jakby już tak tradycyjnie licytowaliśmy tort słodkie, symboliczne serce dla wolontariuszy, to padła magiczna kwota. Nie ukrywam, że troszeczkę taki forte zastosowaliśmy, że sprzedaliśmy 2 połówki tortu dwóm różnym jakby podmiotom. Był to przedsiębiorca prywatny i nasi samorządowcy, którzy zgodzili się tutaj sprawiedliwie podzielić na pół tort i uzyskaliśmy kwotę 3200 zł. Myśleliśmy, że ta kwota będzie magiczna, że ona już raczej nie zostanie pobita, a otóż zdarzyło się w tamtym roku znowu coś nieoczekiwanego, wspaniałego, jeżeli chodzi o ten właśnie dzień. Tort został wylicytowany za kwotę 5000 zł, bo przyjechali do nas goście z Krapkowic i postanowili na 18 urodziny, dwie panie wspaniałe na urodziny postanowiły bratu zakupić takie słodkie serce i znowu tutaj udało się do konsensusu dojść, samorządowcy razem z tymi paniami kupiły po połówce tortu i tort uzyskał magiczną kwotę 5000 zł. A w dzisiejszym programie zobaczymy za chwileczkę zespół Sen, potem Viva La Musica, przejdziemy do akcentów tanecznych, przed nami będą zespoły ze Strzeleckiego Ośrodka Kultury i o 17.10 gratka dla tych, którzy co roku, a może i dołączą się w tym, licytację przede wszystkim tutaj gadżetów włoskowych na początku, na pierwszy ogień. Potem przejdziemy znowu do akcentów tanecznych i wokalnych i kolejny blok licytacyjny to o 18.40, gdzie między innymi będzie licytacja tego wspomnianego już przeze mnie tortu. Koncert finałowy to zespół De Gustibus i w tym roku, idąc tutaj z duchem i prośbą, byśmy nie strzelali ze względu na naszych przyjaciół, na nasze zwierzątka, będzie światełko do nieba w innej formie, zobaczycie Państwo widowisko ogniowo. Będzie to teatr ruchu i tańca z ogniem Manticora i wtedy zaprosimy na to światełko na plac Żeromskiego. To tyle tytułem wstępu, a ja już teraz nie przedłużając życzę Państwu dzisiaj wspaniałej, gorącej zabawy, ciepłej atmosfery i zapraszam na scenę zespół Sen, który co roku towarzyszy nam tutaj w różnych takich akcjach. Uświetnia różne wydarzenia artystyczne i kulturalne, nie tylko w gminie Szczecin-Polskiej, ale również w powiecie szwedzkim poza województwem. I dla Państwa w bloku od kolęd poprzez piosenki norweskie, a także walce, niezapomniane kawiarenki, zespół Sen. Thank you.
Na WF-y. Nie ma gdzie z czym na ten ręczniczek, na basen rzucić, a tu proszę, worek, który szybko schnie, można go ściągać, albo koszulka czerwona dla juniora. Szybka decyzja od Państwa, co licytujemy? 146 rozmiar? Worek. Worek, no to startujmy. Worek, 30 zł cena wywoławcza za wspaniały, porządny materiał, od razu mówię, gruby. Brawa dla koleżanki z pierwszego rzędu, 40 zł. Brawa, nie słyszałam braw. Ściągany, wiązany, wspaniałe kroki, wspaniałe liny, niemalże żeglarskie, 40 zł dla koleżanki z przodu. Kto zechce się włączyć? 50 zł dla pana z lewej strony i brawa. I to tak z automatu, 50 zł koleżanka. 60 zł dla koleżanki i znowu brawa, tak, z automatu, 60 zł, ja już słucham lewym uchem. 70 zł brawa dla pana z lewej strony. Koleżanka? 80 brawa dla koleżanki, gdy tak grywanie wiecie też w łapce szkolnej. A razem 80 zł po raz pierwszy od pani z przodu. Jak tam koleżanka z lewej? Brawo, 90 zł tutaj od koleżanki z lewej strony. 90 zł, wspaniały gadżet nowy, proszę. 100 zł brawa dla koleżanek z przodu. Wspaniały woreczek, 100 zł, 100 zł po raz pierwszy. Pokazuję to jeszcze koleżance, tej wspaniałej różowej. Będzie ci super pasował do kuchni. 100 zł po raz drugi. Nie, brawo, 110 zł po raz pierwszy. Koleżanki też będzie pasowało, tak. 120 zł po raz pierwszy. Brawa z automatem, dobrze przypomnę, jak się podbija. 120 zł, brawa dla pań tutaj z przodu. Tutaj tam liczenie pieniążków, prawda. 120 zł po raz pierwszy, 120 zł po raz drugi. Koleżanka na mnie patrzy i liczy na to, że tata coś jeszcze powie. 120 zł po raz drugi. Brawa dla pana, 130 zł za woreczek. 130 zł, 130 zł. Odpowiedź pani. Brawa, 140 zł za worek na WF-y, na basen i na podróże w leśne wyprawy. 140 zł po raz pierwszy, 140 zł. Po raz drugi, czy odpowiedź? 150 brawa tutaj z lewej strony. 150, proszę. 160 zł. I to z automatu. Czy coś od razu dokładamy? 160 zł padła tutaj z przodu. 160 zł za worek. 160 zł. Po raz drugi. Czy coś słyszę jeszcze z lewej strony? Wstrzymali oddech, więc zapraszam. 160 zł po raz trzeci. Zapraszam dziewczyny, bo to jest taka niepowtarzalna chwila. Nie wiem, czy byłyście już na scenie, pewnie tak, bo gdzieś występy, ale to zawsze sobie warto tam przespacerować do nas. A nuż wam się tutaj spodoba i ja będę mieć zastępstwo na przyszłe lata. 160 zł, dziewczynki. Teraz może zobaczymy, jak my to programowo. Czy ktoś tu w ogóle program pilnuje? Jak tam dziewczyny, pilnujemy ten program?
Spójrzmy, jak tutaj 17.30 mamy następną pozycję. Synchronizacja zegarków. 10 minut opóźnienia, ale to tak jest, że u nas zawsze jest dynamicznie, wojskowo. Brawa dla koleżanki, nabywczyni worka za 160 zł. Sleep is sweet, I will listen. In the rain, slow and glisten. A beautiful sight, we're happy tonight. Warm in the winter wonderland. Go away, it's the blue moon. Here to stay, it's the new moon. I sing a little song, but still I love. Walking in the winter wonderland. In the bay we can be a snowman. We'll pretend that this is possible. He said I'm mad, we say no man. But you can feel jowl in your time. Let the sun, we conspire. As we creep, we defy. Best of the day, best of the man. Walk in the winter wonderland. Słuchajcie, w tej chwili możemy wszyscy rozgrzać rączki i w rytm pięknej pastorałki. Jakoś was tu nie słyszę. In the memory we can be a snowman. Pretend that this is possible. We said I'm mad, we said no man. But you can do the job when you're down. Let the sun, we can smile. As we dream, be the fire. To face a little day, best we may. Walking in the winter wonderland. Face a little day. In the winter wonderland. Dziękuję. Brawo, brawo, Adam. A teraz troszeczkę inna wersja bardzo, bardzo znanej piosenki. Zapraszam na scenę Darię Kotas, żeby wykonała Last Christmas. Last Christmas, I gave you my
Siwek. Proszę, żeby została na scenie, ponieważ wykona teraz Od nieba do nieba. Czas jedyny w roku, gdy zwalnia puls zmęczonych gwiazd. Z nieba do serc zlatuje spokój, przynoszą go posłańcy gwiazd. Trafia się czas cały z nadziei, że dobro w nas pokona lęk. I z dnia na dzień najlepsze zmieni to wszystko, co straciło sens. Od nieba do nieba spostoję na trud. Od święta do święta, od cudu po cud. I jak co rok stoję przy oknie i w cichą noc życzenia się, by nigdy nikt nie był samotny, by nigdy nikt się nie czuł źle. A tych, co już są ponad nami, życzliwy niech dobiegnie szept, że wszyscy się kiedyś spotkamy przy stole bez pustych miejsc. Od nieba do nieba spostoję na trud. Od święta do święta, od cudu po cud. Od nieba do nieba przez miliony dróg. Od święta do święta. Nasz koncert powolutku dobiega końca. Przed nami ostatnia nasza wokalistka, Katarzyna Kozołup. Wielkie brawa dla niej. W piosence Santa Baby. Christmas list.
baby, I wanna yacht and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, there's something I really do need, daddy. To a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, fill my stocking with a good place and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Thank you.
Zatrzymaliśmy się troszeczkę w atmosferze Bożego Narodzenia, ale to jest fajny, radosny czas. A my lubimy sobie przedłużać radość, bo te chwile ciepłe i wspomnienia trzymają nas przy życiu nieraz. Proszę Państwa, no niewybaczalnym błędem by było, gdybym nie zademonstrowała obrazów na szybciutko naszych tutaj artystów działających w pracowni plastycznej Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Strasznie mnie prosili o szybkie zademonstrowanie. Te obrazy dotychczas pojawiły się we foyer Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Cena wywoławcza tych większych to 100 zł. Pan Bogdan Sołasz tu zaoferował swój Kraków za 50 zł. Mamy abstrakcje, mamy pastele olejowe, mamy misternie tutaj tuszem dziergany ten obraz pana Adama Michalika. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany w tym momencie do zlicytowania jednego z obrazów naszych tutaj lokalnych artystów, to bardzo proszę o wskazanie obrazu i zrobimy szybką licytację. Ja myślę, że 500 zł to na cena. Zgadzają się Państwo? Ja przyjmuję brawa, jak się Państwo zgadzają. Więc w prezentacji stało się zadość. Otóż jest to słodkość, która rokrocznie fundowana jest przez piekarnię w firmie Państwa Łukowskich dla naszych wolontariuszy, dla naszych kwestujących, którzy co roku chcą się włączyć do akcji, bo pamiętajmy, że jest ona czyniona w dobrym celu dla naszych najmłodszych, którzy nie mogą zabrać głosu za siebie, a którym pomagamy, żeby odzyskali zdrowie i nieraz życie. Cena wywoławcza 500 zł i oto tort idzie pod młotek, kto więcej. Słucham Państwa i liczę na to, że będzie duża wrzawa. Niech się dzieje. 600. Brawa dla Pani w trzecim rzędzie, 600 zł mamy. Stóweczkę podniesione, naszą słodkość 600 zł za takie serducho. Nie ma co żałować portfela, proszę Państwa, 600 zł po raz pierwszy. 800 zł, brawa dla Pana w pierwszym rzędzie, brawa, brawa, nie szczęście sobie to liczy z automatu, 800 zł po raz pierwszy. Pierwszy rząd, słucham Państwa. Brawa, 900 zł, brawa Pani z końca tam, żywo macha, 900 zł po raz pierwszy, dalej słucha, ucho lewe, ucho prawe, oczy. Brawa, 1000 zł po raz pierwszy. Brawa, brawa dla Pani z tyłu, tak, bo jest 1000 zł po raz pierwszy, nie żałujcie, jest słodko, jest fajnie, jest sercowo. Co to 1000 zł za takie serce? Słucham dalej Państwa. 1100. Brawa, 1100 zł, brawa, brawa. 1100 zł po raz pierwszy. Za nasze serce wośpowe, nasza wisienka, nasz torcik. 1100 zł po raz pierwszy. Słucham Państwa. 1500. Brawo, 1500 zł. Gorące brawa, nie żałujemy sobie oklasków. Cały czas podtrzymujemy się potem. 1500 zł po raz pierwszy z przodu padło. Czy jest riposta z tyłu? 1600. O, Państwo się domagacie co do tej kwoty, ale 1600 brawa dla prawej strony. Ja liczę na to, że nie poprzestaniemy, więc jeśli się Państwo będziecie wpili tutaj słownie. 1600 zł po raz pierwszy, 1800, tak? 1600 po raz pierwszy, słucham Państwa dalej. Słucham, bo ja chcę słyszeć te brawa, jak podbijacie. 1800. Brawo, 1600 zł, brawo do Pana w pierwszym rzędzie. Lewa strona to jest taka markotna, ja na to ją uchwalę jeszcze. 1800 zł po raz pierwszy za kawał serducha. 1800 zł, słucham Państwa. 1900. Brawo, lewa strona, to jest zawsze mobilizacja. 1900 zł po raz pierwszy, lewa strona, jeżeli dobrze usłyszałam. 1900 zł. 2000 brawa dla prawej strony. 2000. 2000 po raz pierwszy za wspaniałe, słodkie serce. 2000 zł. Brawa dla Pani w pierwszym rzędzie. 2100 zł. Słucham Państwa. 2100 zł. Ma teraz kwotę taką nasze serduszko. 2100. 2200. Brawo. 2200 zł. Po raz pierwszy, ale tak już tradycja się dzieje. 2200, czy jakaś lewa strona jeszcze odpowiedź daje? 2200, coś jakaś techniczna odpowiedź, 2200. Dobrze. Czy możemy dzielić torty na pół, tak zawsze idąc fortelowo? Czy Państwo się zgadzacie? A czy ja mogę troszeczkę ujawnienia osoby, która jedną połówkę teraz? 2300 zł, proszę, jest
słuchaczkami podzielić? Dwa 400, brawo, brawo, brawo. A może ja tak zrobię, że przy mnie tył się będzie bił tutaj, bo my tak skorzy od tej Rzeczpospolitej Szlacheckiej do Szabelki. Czy ja mogę podzielić, droga publiczności, że lewa strona tortu dla jednej części, a druga dla drugiej? Bo to już tradycją się stało w Szczecach. Czy zgodę mam przodu i tyłu? Brawo, czyli tak, lewa Polska ma 2500 ma prawa, a lewa ma 2200. Pani to rachuje, pani dyrektor. 2600 lewa, 2500 prawa. Ja już mam normalnie 38,8 na czole. Pani dyrektor to wszystko pilnuje. 2600, 2500 mam, tak? Dobrze słyszałam? Super. Czy jeszcze jest możliwość, oczywiście, bo to jest po raz pierwszy. 2600 po raz pierwszy lewa połówka, 2500 po raz pierwszy prawa połówka. Razem to zaraz liczymy, państwo mi pomogą. 500! Razem to jest 500! Boże, kochany, ja tu kiedyś na zawał zejdę z wami, naprawdę. Dobra, ale moja połówka tak, prawa za 2,5, lewa za 2600. Po raz drugi. O, 600 również. 2600, dwie połóweczki, no bo jakże przecież i prawa komora i lewa musi super działać. Czyli mamy 2600, obie połówki po raz pierwszy. 2600 po raz drugi. Łącznie. 5200. Tak, nie straszcie mnie. 5200, czyli ja mogę w sumie zmierzać, bo to już padła ta magiczna kwota. 2600 po raz trzeci lewa połówka, 2600 po raz trzeci prawa połówka. Zapraszam państwa. Brawa, brawa, brawa. Ja niemalże chciałabym, żeby towarzyszyły te brawa przyjść tym osobom tutaj, bo otóż znowu tradycyjna, historyczna chwila się stała, że mi się głos łamie, bo ja przypomnę, że w 2017 była 3200 za ten tor i wtedy już zaczęliśmy od połówek. Potem w tamtym roku znowu padła taka wspaniała, historyczna chwila, że popiliśmy tą kwotę 3200 zł do 5000, no i proszę, jednak możemy co roku podbijać cenę tortu i brawa dla państwa, serdecznie dziękuję. Ja myślę, że teraz pewnie, tak, mikrofon oddamy, oczywiście, że oddamy, ja nie puszczę, przecież ja na zawał tutaj zeszłam, a pani, że tak, o, lekko, w końcu serce kupione na wymianę. Zapraszamy, żebyśmy sobie razem wszyscy zdjęcie mogli tutaj zrobić. Nie zawadzi drugą puszkę mieć, także puszki wytrzymają. Zapraszamy tutaj. Ja proszę, żeby przy każdym rzucaniu były takie brawa. Od razu widać, że jest mobilizacja sportowa, rywalizacja, że się dobrze bawicie. To nie jest tak łatwo, Jupiterni ci tak kładę. To nie jest tak łatwo. Nie wstrzymujemy oklasków, bo się gorące należą tym państwa, jak najbardziej. Ta pani przyspiesza, ja nie chcę nic mówić, ale państwo wiecie, ona przyspiesza. Nie odpuszczę państwa, do momentu, aż ostatni pieniążek nie zamknie się w tej puszce, to ja odpuszczę państwu. Tylko naszą puszkę, żeby nam zrobili tutaj większą. Bo tak historycznie bijemy rekordy i bardzo nas to cieszy, bo rokrocznie strzelecki sztab odnotowuje właśnie tutaj rekordowe sumy. Brawa, brawa, nie uciekamy, nie uciekamy. Zapraszamy, bo my musimy poznać te nasze dobre serca. Proszę się wstawić, skąd panie stanie, dlaczego tak wspaniale. Tutaj mamy pani dyrektor drugą, która przyjmie. Pani dyrektor jeszcze druga przyjmuje.
Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz, gorące brawa dla pań. A panie jeszcze rodzime tutaj, czy przyjechały do nas? Brawa dla pań ze Strzelec Opolski. Ale druga połowa naszej rodziny, cytuję, jest z Kratkowic. Brawa dla Kratkowic. Bardzo dziękujemy, że stańcie panie jeszcze do zdjęć z nami. A ja mam tutaj wspaniałą wiadomość. Proszę sobie przyszykować zdjęcie, rączki, przepraszam, do braw, bo w tamtym roku mówiłam, że zebraliśmy 97 tysięcy coś 700 zł. Nie są rozliczone puszki jeszcze te. Więc na 19.30 godzinę zebraliśmy 98 tysięcy 837 zł. Brawo, ciocia! I na pewno magiczna setka zostanie pobita. Brawa! Oddaję głos zdecydującym drugi połów, co prawe, to. Dobry wieczór. Przede wszystkim podziękowania na ręce pań, całej rodziny. Serdecznie dziękuję. To jest coś niebywałego, żeby cały rok oszczędzać. Naszego zdrowia, dla każdego z nas, tak, bo być może po prostu to będzie miało swoje odzwierciedlenie, jak znajdziemy się czasem właśnie w tymże szpitalu. Różnym. Chcę serdecznie podziękować organizatorom, po prostu pani dyrektor, całemu zespołowi, że po prostu tak sprawnie wszystko to przeprowadził. Państwu oczywiście za tą licytację też, tych obrazów oraz tych emocji, które sobie wspólnie dostarczyliśmy w sprawie tego torku. Tutaj rekord w zebranych pieniądzach. Szczelce to miasto hojnych ludzi, Szczelce to wspaniałych ludzi, Szczelce to naprawdę świetna po prostu rzeczywiście gmina i miasto. Dziękuję po prostu moim koleżankom i kolegom radnym, pani przewodniczącej, radnym i tym, którzy przyczynili się do tego, że mamy taki wspaniały tort, który możemy się podzielić z wolontariuszami. Na pewno na to zasłużył, za ich naprawdę od godzin porannych obserwowanych aż do godzin wieczornych. Wspaniałą robotę na rzecz dobra naszego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
can't stop looking at the door. Wishing you could sleep and be there where you did before. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quiet tomorrow. I'm all alone and I need you now. Said I'm moving on but I lost some.
Everybody, 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 ever